Nie, ja się załamię, nie? Dawaj, przeżyjesz. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended Ultra Modded na mapie Folklar, zmodowany i w ogóle super jest, nie? Generalnie, słuchajcie, jest problem. Crashowało mi grę, nie wiem w sumie dlaczego, ale ostatecznie po usunięciu jednego z modów mogłem wejść znowu do gry, ale niestety musiałem usunąć moda z tymi kolorowymi pterkami i w ogóle. Dobra, więc teraz problem polega na tym, że nie mamy latacza. Jedynego latacza, jakiego mamy, to jest Argenta. Ale nie mam materiałów, żeby zrobić siodło na Argentę. Więc teraz musimy jakąś zbroję, może sobie zrobię. Kuszę i spadochron. To jest jedyne rozwiązanie na tą sytuację. No trochę szkoda, kurde, bo miałem troszeczkę inne plany na dzisiaj. W poprzednim odcineczku oswoiliśmy sobie super latacza, no a dzisiaj już go nie mamy, więc taka, kurde, trochę, no taka sytuacja taka trochę nieciekawa wynikła tutaj z tego. No ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że te mody mogą mi crashować grę, że coś może być z tym nie tak. Ja sobie z tego oczywiście zdawałem sprawę, więc no trudno się mówi, pogodziłem się z tym. Spróbujemy sobie w dzisiejszym odcineczku znaleźć jakiegoś nowego latacza. Może na początek pterka sobie oswoimy, ja bym może sobie nawet zrobił od razu siodło, jeśli mogę. No nie, nie będę miał chityny i keratyny, to i tak sobie nie zrobimy. Dobra, no to nieważne. 3 godziny później. No i dobra. Mamy jedzonko. Mam kuszę. Mam 4 bole. No miejmy nadzieję, że nie wyskoczę na coś strasznego. Jeśli chodzi o mapę, nadal się nie odkrywa, więc trochę lipa. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie mam bladego pojęcia, co dokładnie te moje mody dodają i czy jest jakiś taki latacz, którego mógłbym sobie ogarnąć. No właśnie w tym modzie był super ten latacz, no ale no sytuacja taka jest, jaka jest. No i no nie mamy tego latacza, nie? Więc musimy coś innego. Chciałbym właśnie coś z moda sobie ogarnąć. Aczkolwiek no jest jak jest, nie? Może sobie podejdę tutaj po ten zrzut i od tego miejsca zaczniemy sobie szukać. Jakiegoś latacza. Kłe, ten zrzut jeszcze leci. No dobra, w tym zrzucie w sumie nic ciekawego nie było. Gdzie ja teraz mogę latacza zdobyć? Masakra tak bez dinozaura. Ej, trochę lipa, nie? Bo mieliśmy już, no, całkiem przyzwoity start. A teraz tak naprawdę znowu na piechotę chodzę, nie? Z tą różnicą, że zbroję mam. Geny do Dektes jakiś. Tapeżara. Fajnie to wygląda, nie? Ładnie to ogólnie wygląda. Ta mapa. Zobacz, jak sobie tak chodzimy, kurde. No klimatycznie, fajnie to wygląda. A ja mięsa nie mam. Gdzie poleciała ta bola? Przepraszam bardzo. Co się stało z tą bolą? Dobra, nieważne. I tak na tapeżarę bym raczej siodła tutaj nie zrobił, więc z nią byśmy nigdzie nie polecieli. No ale tak, wiecie, no mogła się tu oswajać, nie? Dobra, no nic, lecimy. Musimy uważać, żeby mi coś nie zeżarło, no bo będzie lipa. Chyba powinienem iść w stronę parazaura mojego. O nie, czekajcie, jest pterek jakiś. Duży level? 5 level. No tak, w sumie tego można się było spodziewać, nie? Nie no, na 5 levelu pterka nie będę oswajał, nie? W stronę parazaura chciałem iść, bo tam jest plaża, nie? I tam tych pterków może być troszeczkę więcej. 130 level, no ale kurde, nad wodą. Jak ja mam go dorwać? Kurde, a tam widziałem małego tego. Gekona małego, mogłem go zabić dla Prime Meat'a. Ajajaj, nie pomyślałem o tym. Ja mam w ogóle jakieś mięso? Mam tylko zwykłe. Te alfy pewnie będą mnie chciały zjeść, nie? To jest ciekawe, że alfy występują w stadzie. O! Dawaj, dawaj. O nie.
Myślałem, że chcę wylądować tutaj. Tam jest samica na 90. A tutaj mamy samca na 130. No to mógłby być niezły początek, nie? Ale i tak, nie? Tu mamy gościa na 130. Nawet jakbyśmy je rozmnożyli, przywiązali się do nich, on będzie miał gorsze statystyki niż tamten latacz, którego mieliśmy wcześniej. Więc ubolewam nad tym, że tamten mod mi przestał działać. Nie wiem czemu tak się stało. No ale trudno, poradzimy sobie. Dobra, zgarniam tego pterka. Wiecie co, może nawet nie będziemy ich próbowali rozmnażać. Więc zgarniamy tylko tego jednego. Ja muszę nazbierać jeszcze hitynki trochę, żeby zrobić siodełko na niego. Więc przygotuję sobie wszystkie materiały na siodełko. A, my jeszcze nie mamy skóry. Mogłem w sumie skórę wziąć z bazy. No i nie pomyślałem o tym. No i trochę kupa. Trochę kupa. No ale mamy kusze i mamy zwykłe strzały, więc myślę, że jesteśmy w stanie coś pokonać. Dobra, ledwo, ledwo mnie unosi ten pterek. Musiałem praktycznie wszystko wywalić. Dobra, teraz kurde, musimy się zastanowić, jakiego latacza w takim razie ja sobie ogarnę, bo no tak, nie ogarniam za bardzo, jakie dokładnie dinozaury są z jakiego moda i nie jestem pewny, czy ja mam w ogóle jakiegoś latacza dodanego na jeszcze oprócz tych pterków. Nie, no wiadomo, są jeszcze wiwerny, nie, ale wiwerny, czy ja chcę wiwerny oswajać? Ja chyba nie jestem gotowy jeszcze na wiwernę, wiecie? A już się zmęczy ten pterek. Nie, no tamten latacz to był, kurde, super był. Tamten latacz miał 1500 energii. A pterek ma tylko 300. Dlaczego? Dlaczego akurat tamten mod nie działa? Nie wiem, no w takim razie ja chyba nie mam żadnego innego latacza na tym. Ja jeszcze sobie sprawdzę mody. Przepatrzę sobie dokładnie te mody, przepatrzę sobie, jakie dokładnie dinozaury one dodają i zobaczę, czy są jeszcze jakieś latacze. Takie, no takie podstawowe latacze, nie? No bo nie nazywajmy wiwerną podstawowym lataczem. Wiwerna to jest troszeczkę bardziej skomplikowany dinek i w ogóle, nie? Więc no, ale takiego podstawowego, właśnie jakiegoś takiego pterka, jakąś taką argentę czy coś. Czy mamy coś dodanego takiego lepszego, nie? No ale dobra, no póki mamy pterka, no to możemy pterkiem latać, nie ma problemu. 3 godziny później. Szrum. Skąd wziąć szrum na taką eokarharię? Może to właśnie z nich wypada? Możliwe, że to właśnie z tych eokarharii wypada ten szrum. A potem można to oswoić. Nie mam bladego pojęcia. Mamy jakąś argentę. 20 level. O, patrzcie, gigantoraptor tu jest. To co to jest? Też gigantoraptor? Jeszcze jeden? Nie, to jest jakiś anzu. Co to jest? Jest zbyt agresywny dla ludzi, żeby go oswoić. Trzeba ukraść jajo. Ale jajca. Dosłownie. Gdzie on może gniazdo mieć? No tam jest gniazdo gigantoraptora. Gdzie jest gniazdo anzu? Ej, tu jest więcej tych anzu. Ale nie widzę gniazd. A ukradłbym, że takie jajo. Aczkolwiek no to nie jest latacz na pewno. Ale to nie szkodzi, nie? Nie musi to być latacz. Gdzie on może mieć gniazdo jakieś? Też kurde, patrzcie, na przykład tu jest informacja, że podróżuje w stadach, żeby ten, żeby przetrwać, a jest jeden taki dinozaur. Fajnie, ja bym sobie oswoił takiego dinka, ale kurde, nie mamy kapsułek, teraz mi się przypomniało, musimy ropę skombinować. Może już jakąś ropę zrobił mój żuczek, no ale wiecie, no to nie jest nic pewnego, nie? Możemy polecieć tutaj, w sumie mam kawałek mapy odkrytej, tam jest taka Kaido Island, nie wiem czy widzicie na dole. Oczywiście na tą wyspę nie mogę wejść, bo tam zginę. Tam jest jakaś dziwna radiacja albo coś, już kiedyś, już to testowałem, nie? I tam mnie zabija. Nie jestem pewny, jak mam się przygotować na tą wyspę. Na pewno kiedyś bym chciał tam pójść, bo tam są Reapery. I Reaperka bym sobie chciał ogarnąć tutaj. Fajnie by było. No tak jak mówię, póki co...
nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez kapsułek, nie? Co my tu mamy? Może są perełki, nie? Wyderka jest. Wyderka jest, ale nie ma żadnej ryby. Żeby ją oswoić. Chyba, że co to tam jest? Hesperonisy. Ej, fajnie, hesperonisów tu jest dużo. A to co to jest? Para... O kurde, udawał Hesperonisa, ale widziałem go, że jest większy. Dobra, no ale niestety nie ma tutaj. Neutral in water, ale agresywny na lądzie. Ciekawe w sumie. Big duck. Wielka kaczka. Może kurde z niego wypada ten. Ej, może z niego wypada polimer. O, jaki ładny gekonik, a ja znowu zapomniałem tych. Ajajaj. No dobrze, i tam jest ta wyspa. Z tą dziwną radiacją. Generalnie, jak tam byśmy poszli, to byśmy zginęli praktycznie na hita, nas zabija ta wyspa. Nie wiem, o co chodzi tam dokładnie z tą wyspą. Może jest coś, co nas uodporni na cokolwiek tam jest. I będziemy mogli tam wejść. No póki co nie wiem. Nie wiem, nie wiem nawet, jakbyśmy mogli coś takiego znaleźć, nie? Ciężko stwierdzić. Nie ma nic, co mogłoby nas naprowadzić na to. Chciałbym tu pod wodę wejść, zobaczyć, co jest tutaj pod wodą. Ej, tam widziałem jakąś rybę. A, to jest ten Glaucus. Ciekawy jestem, czy to lata. To się tak unosi na tym. I tu jest niby napisane not tamable, ale to się da oswoić. I chyba to wydaje takie dźwięki. To się da oswoić i to się chyba oswaja, o ile się nie mylę, ciałami parzydełkowców. Trzeba zabijać parzydełkowce i go karmić. I jemu się nabija taki pasek jak na Carharodonta z Zaurusie. I potem coś trzeba będzie zrobić. Nie wiem, bo tylko tak testowałem mniej więcej plus minus, jak to się robi. Ale nigdy go nie próbowałem oswajać, nie? Tylko dałem mu jednego parzydełkowca, zobaczyłem, okej, działa, coś tutaj się dzieje, ale w sumie nie do końca wiem co. Więc taka sytuacja. No i kurde, tutaj mamy Rexa. Dobra, czyli jednak muszę po tamtej stronie mapy wylądować. Tam zrzucik jakiś konkretny. Fajnie by było tam pójść, no ale nie pójdziemy tam. I mój pterek się zmęczył. Dobra, zróbmy tak. Cyk. Cyk. No, parzydełkowców tu jest dużo. I dużo jakichś rekinów nowych, lataczy, znaczy tych pływających tych. Basilozaur, 55 level, okej, okay, mały. No tutaj na przykład tego gościa na 20 levelu łatwo by było oswoić, bo dużo tych parzydełkowców jest. O kurde! Nieźle tych megalodonów się rzuciło na mnie. No ale póki co chyba nie jestem w stanie nic zrobić. I ale beznadzieja, kurde. I ale beznadzieja. No ja plany miałem zupełnie inne, no. Ale tak jak się rozejrzałem tam z grubsza, nie widziałem ropy. No, możemy podlecieć tu bliżej, zobaczyć. O, zobaczcie, podlatujemy bliżej. Robi się tak strasznie ciemno. I tam latają onychy, są pająki. To jest tak jakby jaskinia, nie? Tylko że na lądzie. Czekajcie, bylibyśmy w stanie zobaczyć jakiegoś Reaperka stąd. Nie jestem pewny, w którym miejscu zacznie mnie bić ta wyspa. Co jest w zrzucie? W sumie nic. Legendarna dzida w sumie jest. Ale chyba tego nie wezmę. Widzicie, jakaś burza. Jakieś takie różne rzeczy.
Najgorsze jest to, że tutaj nie ma żadnego efektu. Tylko jak już mnie zacznie coś bić, to ginę na dwa hity, nie? Kurde, i szczerze podleciałbym po ten zrzut. Jak zginiemy, to już luciku nie odzyskam i pterka też nie odzyskam i będę musiał nowego latacza szukać sobie, nie? A, dobra, nieważne, zrzut zniknął. To już nie musimy ryzykować. Chciałem sobie odpocząć, żeby energię odzyskać. No, to super. 3 godziny później. Patrzcie. Jest gniazdo. Anzu, level 30. A to jajo, co to jest? Ej, Bronto Egg. Ej, przecież. Dobra. Czy to nie jest tak, że na przykład teraz z tym jajem brontozaura jeszcze wezmę tylko to jajeczko? Dobra. Czy to nie jest teraz tak, że z tym jajem brontozaura jestem w stanie oswoić gigantoraptora? Jak damy gigantoraptorowi to jajo, to będziemy mogli potańczyć przy gigantoraptorze? No jedyny myk, no to potrzebuje kapsułki, nie? Ciekawe, kurde. Wykluje się to tu? Wykluwa się, 3 minutki. No dobra, no ale na razie schowam to. Powiedzmy tutaj. Na razie tego nie wykluwam, bo chciałbym zobaczyć tego gigantoraptora. To piórko w sumie też na razie mi się nie przyda. Sprawdźmy żuczka. Mamy 11 ropy, dobra. 11 ropy. I teraz kapsułki. A na pistolet co trzeba? Elektronika i cement. Dobra, no tu tego na razie nie zrobimy. 2 kapsułki mi się udało zrobić. No dobra, zawsze coś, nie? Zawsze coś. Będę musiał więcej tych skrzynek dorobić. Na wszystkie te rzeczy. No i mam nadzieję, że wbijemy jak najszybciej poziom na tą skrzynkę, żeby chować to sprawniej. Nie pamiętam, jaki tam trzeba było mieć 70, który się ma poziom. Dobra. Sprawdzimy sobie, jak to działa. Elegancko to działa, fajnie to działa. No dobra, kapsułeczki się jak najbardziej przydadzą. Nie mam zbyt dobrych gigantoraptorów na mapie, więc polecę do tego po prostu, który jest najbliżej. Na testa spróbujemy sobie po prostu, jak to wygląda, jak to się oswaja i tak dalej. A, okej, dobra, ja już wiem, który to jest gigantoraptor, tylko w takim razie tu powinien być... Tu powinien być na górze jeszcze jeden, a jego nie ma. Gniazdko tylko zostało, coś go chyba zeżarło, tego młodego. 3 godziny później. Ty mnie nie bij. Młodego zabijają. Zabili młodego. Kurde, tutaj też latają raptory. Jest Anzu Egg. Ale dobra, na razie tego nie będę kradł. Jest Baby Gigantoraptor i Gigantoraptor. No są też, kurde, te przeklęte raptory, no. Dobra. Kurde, ej, nie mam bladego pojęcia, jak ja mam to zrobić. Chowajmy pterka, żeby go nie stracić. No i co, wyrzucam jajo, czy jak ja mam to zrobić? On mnie zaatakuje, jak ja podejdę. Czy nie? Drop jajo. 3 świecący dinek? Tekliraj... Tekowy dinek! Ej, z tekowego dinka wypadnie nam ropa! I elektronika powinna przynajmniej. Kurde, ciemno się zrobiło. Gamma. O. No jajko, halo! Masz jajko.
Nie wiem, albo to jajo nie działa. Hej, on jest szybszy ode mnie, on nie odpuści. Odpuścił. Kurde, jak ja mam to zrobić? On atakuje chyba wszystko, co podejdzie do gniazda. Nie no, one go zabiją. Nie, ja się załamię, nie? Dawaj, przeżyjesz. O, zjadł ciało, dobra. Ale fart. Kurde, nie wiem, czy musi być zapłodnione jajko. Ja pierdziu. Dobra. Wyrzucam jajo. Mam teraz wszystkie ciała pozjadał. Mam jajko dla ciebie. Ładne jajko. Teoretycznie moglibyśmy spróbować ukraść jajo tego Anzu. Tylko, że to jajo Anzu to jest chyba małe jajo. Zjadł jajo! No przecież zostaw przecież mnie! Zjada jajko, zjada jajko. Jajeczko, jajeczko. No jajeczko, masz jajeczko. Przestań, pterek, kto ci kazał? Nie wiem, co jest, kurde, za blisko gniazda to wyrzuciłem, czy o co chodzi? Ej, ale przez chwilę był zainteresowany tym jajkiem, no i co teraz? O. Aha. Nie no, ty, co? No jak żeby inaczej? No musiał Trodon wyskoczyć, nie? No bo co innego mogło mnie kurde zaatakować teraz? Trzymajcie mnie! No co jest kurde? Ej, ale szczerze dziwnie wygląda ta grafika, kurde, odkąd wyszła ta aktualizacja, ostatnio to jakoś dziwnie wygląda ta grafika. Nie wiem czemu. Coś się zmieniło. I nie podoba mi się to, jak gra wygląda teraz. A było dobrze, nie? Próbujemy tego gościa zabić. On ucieka. Dobra, i siekierką. No jest, ropa, pył elementowy i elektronika. Super! I to fajnie w sumie, jak możemy jakieś tekowe dinki spotkać, to jest gites nawet. Ej, ale nie no, masakra. Nie podoba mi się to, jak gra wygląda. I coś jest nie tak. No zobaczcie, teraz jest takie to jest takie rozmyte, takie tego. A jak ruszam szybciej, no wy pewnie na YouTubie tego nie będziecie widzieć ze względu na bitrate. Ale jak ruszam myszką, to wszystko się takie ostre robi nagle i takie kurde, i takie dziwne. Ej, ale było to jajko tutaj, wyrzuciłem przecież. I nie ma tego jajka. Wydaje mi się, że musi być zapłodnione jajko. Więc lipa. Więc do Gigantoraptora wrócimy sobie później po prostu. Kurde, no chciałbym chociaż takie duży level tego Anzu znaleźć. Ale nigdzie nie ma. Jak są, to jakieś 20-30 levele. Dobra, nic, wracam do bazy. Może się jeszcze rozejrzę, może znajdę jeszcze jakieś jajeczko lepsze. Mamy teraz więcej ropy, mamy jeszcze troszeczkę tego polimeru mi zostało, więc dorobię sobie kapsułek, więc od następnego odcineczka prawdopodobnie zaczniemy coś porządnego już oswajać. A jeśli chodzi o latacza, to może zbuduję pułapkę i może byśmy spróbowali oswoić wivernę. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.